Pewnego dnia, jak miałem 4 lata, twój dziadziuś wziął mnie na podwórko, przy wszystkich chłopakach wsadził na rower, popchnął i powiedział jedź. Jak się wywaliłem, to dziadek podszedł do mnie, złapał mnie za kobietę i powiedział tak. Jeszcze raz się wywalisz gnoju, a zabieram ci rower i wypieprzam na złom, rozumiesz? Zawsze musisz kłamać? Powiedz, że cię zostawiła i poszła do innego faceta, do lotnika poszła, co latał na odrzutowce. Latał na odrzutowce? Zamknij się, tak? Sam się zamknij. Aż cud, że ona wytrzymała z tobą tyle lat. Poproś dziadunia, niech ci poopowiada, jakie numery odwalał, no co? No opowiedz mu. A dobre to? Maciuś, każdy alkohol jest bardzo dobry, z wyjątkiem denaturatu, który jest dobry. Zdrowie! Będę miał dziecko. Co? Jak to będziesz miał dziecko? No normalnie, z kobietą! To jest dziewczyna z tej klasy? To jest moja nauczycielka od literatury. O kurwa. Mógłbyś wreszcie przestać myśleć tylko o sobie. A kiedy ty myślałeś o innych? Odkąd pamiętam, całe życie kręci się koło ciebie i teraz też jest tak samo. Przepraszam cię, wiem co czujesz. Niby skąd? Bo mam syna. Chcesz ją znaleźć dla mnie, czy dla siebie? Nie wiem, co zrobić, tato. Mężczyzna może odejść od kobiety, ale nie od dziecka.